spośród 18 dodatnich wyników testów na COVID uzyskanych w ciągu ostatnich 48 godzin w całym województwie podlaskim, 5 pochodzi z Suwałk. Niski wskaźnik wyszczepienia przeciwko chorobie wywołanej przez koronawirusa może dotkliwie odbić się nie tylko na zdrowiu, ale też na kieszeni. Według ostatnich informacji w wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt nowelizacji przepisów antycovidowych, pozwalający pracodawcy na delegowanie niezaszczepionego pracownika do innego miejsca pracy, na inne stanowisko z wynagrodzeniem adekwatnym do nowych obowiązków lub wysłania niezaszczepionego na przymusowy, bezpłatny urlop. Ten pomysł jest odpowiedzią rządu na postulaty pracodawców, którzy obawiają się kolejnego wyhamowania gospodarczego, ale też i nieco ciszej artykułowanej odpowiedzialności za bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu. Na ten pomysł nerwowo reagują antyszczepionkowcy, którzy już niejednokrotnie sięgali po argument o segregacji sanitarnej. Absolutnie tu nie ma mowy o segregacji właśnie tej sanitarnej. Mamy te ruchy mocne, tutaj nawet chcą mnie i dyrektor Suwałskiego Ośrodka Kultury rozliczać za Suwałki Blues Festival, za inne wydarzenia. Uważam, że jest to totalne nieporozumienie. Nikt nikogo nie zmusza, ale to jest osobisty wybór. Albo szczepię się, albo nie szczepię się. Jeżeli nie szczepię się, to stwarzasz zagrożenie dla innych osób, które przebywają z tobą, pracują, a wobec tego takie rozwiązanie, jeżeli pracodawca widzi, że jeżeli załoga jego nie zaszczepi się, to grozi zamknięciem zakładu, to myślę, że powinien mieć takie narzędzia prawne, które by pozwalał w pewnym sensie tych pracowników, którzy stwarzają zagrożenie dla funkcjonowania zakładu pracy, no skierować do takich prac, gdzie te zagrożenia będą zminimalizowane. Na tego rodzaju opinię środowiska sceptycznie nastawione do szczepień odpowiadają z ironią, że zaszczepieni nie powinni się bać, wszak są chronieni. Jednak gdy w społeczności Suwałk z tej ochrony korzysta niespełna 40% mieszkańców, to zagrożenie pozostałej 60% większości zaczyna przybierać na sile. Nie są znane szczegóły reguł, jakimi kierował się będzie polski rząd, ustalając przyszłe zasady możliwego i wysoko prawdopodobnego reżimu sanitarnego. Wiadomo jednak, że kolejny lockdown może okazać się bardzo dotkliwy dla gospodarki i finansów samorządowych. Nie chciałbym, żeby Suwałki zostały objęte właśnie tą strefą czerwoną, bo te obostrzenia, te kwestie dotyczące wejścia do określonych instytucji, do restauracji, zamknięcie znów akwaparku, straty dla samorządu i również chociażby wielkie centra handlowe, no to wszyscy to negatywnie odczujemy. Nie? Dlatego też ja nie rozumiem właśnie takiego podejścia, dlaczego ktoś no, nie korzysta z tego, co jest za darmo i tak naprawdę no, niektóre osoby przechodzą lekko później po szczepieniu, natomiast mają podwyższoną temperaturę i tak dalej, natomiast no, uważam, że ta szczepionka naprawdę pomaga, a nie szkodzi i trzeba z tego skorzystać i o to proszę, apeluję do mieszkańców, kto jeszcze nie zaszczepił się, skorzystajmy z tego, bo znów będziemy, jeżeli objęci zostaniemy jakimiś ograniczeniami, to wszyscy odczujemy to na własnej skórze.